Wiem, jest księgowa, która rozlicza i... Nie ma tej księgowej tam. Nie. A co robi myszy? Nie ma księgowej. A co robi myszy? Ja nie wiem. No to ja wiem, to jak to masz tam... Cała księgowość jest tutaj. Nie ma nikogo, kto oprócz osób, które mnie podlegają, księguje jakiekolwiek dokumenty, tak? Nikt czegoś takiego nie ma. To dopiero było. Może ona prowadzi, jest jakby, nie wiem, rejestruje, jest umowy zawierane, prowadzi jakby administracyjnie, czyli jest jakby sekretarz, nie wiem jak to nazwać, tak? Czyli jakby biurowe prace pan robi, tak? To może być, tak? Czyli rejestruje te umowy, które zawierane. Proponuję na marcepę do wyjaśnienia poprosić panią kierownik. Dobrze. Jeżeli pani skarbnik mówi, że nie ma księgowej, to ją zwolnimy i będzie pani wszystko robiła jak trudno. Ale nie może być nikogo, kto księguje gdziekolwiek. No ja wiem, że ona przyjeżdża, podpisuje rachunki jej wszystko, co chwilę to coś tu robi. To może ona robi wydatki i opisuje, że został wydany na potrzeby jakiejś tam spotkania czy imprezy. No to jest tak jak każdy w referacie opisuje, na co wydał merytorycznie. No ale to nie jest nikt, kto podlega księgowości. No gdzie? Bardzo proszę, ja bym poprosiła w związku z tym tak rozbudowanym referatem, poprosiłabym zakres obowiązków, jaki dotyczy z tych osób. No musi pani kadenam po prostu zreferować to chyba. Nie, ja, mamy pana wójta, pani sekretarz. My nie musimy z pracownikami. Nie z pracownikami, tylko z panem kierownikiem. Kierownikiem referatu. Ale każdy, to przepraszam bardzo, jeszcze nad kierownikiem. Komu podlega pan Tadek? Kierownik referatu. Nie, kierownik przyszedł segregatu. Od pana wójta. To ja oczekuję odpowiedzi od pana wójta. Ale ja nie jest zakres obowiązków. Po drugi zakres obowiązków, jaki obowiązuje w kancelarii wójta. Oczywiście, że tak, dlatego że to przyjdzie. Co więcej, chciałam przy okazji dodać, bo jest może komisja akurat budżetowa. Przeglądam kalendarz imprez, jest tylko na 3 miesiące. Dalej nie ma kalendarza opracowany. Kalendarz jest na cały rok opracowany i budżet jest na cały rok. Jest w internecie na 3 miesiące tylko i wyłącznie pokazany. Imprezy. I na przykład słyszę, że prawdopodobnie nie będzie imprezy dni Kosakowa. Nie będzie. Nie będzie. Nie będzie. A mamy wpisane w statucie gminy, więc jest statutowo. Jesteśmy. My mamy w statucie gminy zapisane dni gminy Kosakowa, tak. W tym integralną częścią tych dni jest Festyn Kaszubski i będzie Festyn Kaszubski i na tym... Nie ma tam mowy, że integralną... No jak wiesz, zawsze trzy dni Kosakowa. Były Festyn Kaszubski, urodziny gminy i tym podobne. Więc ja nie wiem, jeśli my nie mamy statutowej imprezy, która powinna być, resztę jakieś i tyle osób do zatrudnienia. Dlatego proszę panie wójcie, na następne komisje przygotować nam zakresy obowiązków na poszczególne stanowiska. Dobrze, przerozumiemy, wszystko legalne. Bardzo proszę pan Fajk. W kontekście do tego, co ja załączyłem, kiedyś żeśmy analizowali tam różne wydatki. Z tego co wiem, to większość tych wszystkich eventów to firmy zewnętrzne organizują. To znaczy te duże. Te mniejsze by mamy też sporo. Wydatki się dublują, mamy 7,5 etapów w kulturze, a generalnie oprawa tych wszystkich eventów. One się nie dublują i to musiałaby pani kierownik się wypowiedzieć. Ja tylko mówię, że na dużą imprezę mamy firmę, a my mamy mnóstwo imprez. Gdybyście państwo przyjrzeli kalendarz na przykład chociażby zeszłego roku, bo jeżeli w tym roku nie będzie. Ile mamy imprez, które musi koordynować i organizować etap kultury. Ale to już musiałaby się pani kierownik powiedzieć. Ale porozumiemy na przykład referat do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego, 2 etapy, a na kulturę mamy 7,5, bo moim zdaniem to jest jakiś taki... Ale proszę zobaczyć, ile mamy imprez. Naprawdę, proszę to do imprez. Nie ma żadnego dysonansu. Bardzo duży dysonans, panie wójcie, to znaczy, ja tak to jest naszym zdaniem, ale nie naszym. My uważamy, że tak jest dobrze. Ja w kulturze my zmniejszyliśmy przecież ten etap 1 z 3 na 2. Ja bym jeszcze chciała zapytać. Referat inwestycji zmniejszyliśmy. O referat kultury, bo jesteśmy w nim. To tutaj jak jest
przypadku działalności chóru młodzieżowego i teatru, bo to nie są żadne umowy o pracę. Ale nie też ma. Ale tak jakieś umowy chyba nie ma. Chór młodzieżowy nie ma. A na chór młodzieżowy nie ma już. A teraz młodzieżowy prowadzi mój asystent. Ale on nie jest w referacie, kancelarii wójta i prowadzi teatr. Prowadzi teatr i prowadzi zajęcia. A chór teraz jakoś, tak? Chór tam zapisał się gdzieś tam dymi. A, czyli na... Ale jeżeli, dobra, do tej pory jak istniał, to pani Stanka też miała jakąś umowę zlecenia, tak? No ale to było z Ministerstwa Kultury, umowa taka dodatkowa, ale dzisiaj się nie ma. A Karol Detlaff mający, nie, on pracował na etacie w referacie kultury, tak? No i, prowadził ten teatr. W tej chwili jest na etacie Urzędu Gminy i prowadzi. Jest asystentem wójta. Cały etat. Każdy ten mam prawo zatrudnić trzech asystentów. To jest asystent wójta do spraw kultury, asystent wójta do spraw sportu, który prowadzi szkolenia żeglarskie i w ogóle inne rzeczy, i asystent do spraw medialnych, tam opracowanie biletynu, nawet wszystkich innych spraw związanych, to jest trzech asystentów. I pan ma tych trzech asystentów. Tak. To pan sport, to jest pan w Wrocławiu? Tak. Człowiek do spraw sportu. Tak, takie pełne etaty. Jeżeli chodzi o asystentów, na pewno tak. Słucham bardzo panią prosto. Właśnie ja też chciałam, mnie niepokoi komórka do spraw opracowania projektów unijnych. Wiemy, że mamy dotacje i to bardzo duże pieniądze z Urzędu Wojewódzkiego, gdzie możemy zabiegać o środki na tak zwane no, w różnych zakresach. Dotacje. I my nie mamy jako gmina takich projektów, tak jak słyszę, w zakresie kultury dotacje bardzo duże, ale trzeba opracować projekt. 80 tak, 3 miliony czy 80 milionów jest na to do wzięcia. Mamy różnych obszarów i dwie osoby zatrudnione tylko. To jest pani Dominika, tak? I kto jeszcze? Pani Wysoka. I praktycznie, tak jak pan wójt mówi, dwa projekty na cały rok. To nie wiem, może opłaci się bardziej dać zlecenie jakiejś firmie, która przygotuje i po co etaty trzymać. Nie mam dwa projekty na cały rok, jest pełno tych projektów miękkich w szkolnictwie, w przedszkolach i w ogóle, i to wszystko prowadzi Dominika. Dobrze, to proszę mi wymienić jakie. Roku. Dobrze, to wymienię. Nie potrzeba biurokracji. No, tak nie ma czasu, ale sobie będę na to wymieniała. Dobrze. 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 Dobrze.